Doktor Janusz Fak z pożaru w burdelu i bibliofilia. Przypomnę, że doktor Janusz Fak przeprowadził badania na temat tego, jakie jest najbardziej seksowne miejsce w Warszawie. I okazało się, proszę Państwa, że na pierwszym miejscu znalazł się BUW, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Badania wykazały również, że bibliofilia nie jest zboczeniem. A zatem, drodzy bibliofile, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tu, w BUW-ie, także tych na wyborcza.pl i tych w TVN24. A ponieważ... bibliofilia może być zaraźliwa, więc z tą nadzieją transmitujemy 21. finał Nagrody Literackiej Nigę do tak szerokiego grona odbiorców. Skoro już wyjaśniliśmy, dlaczego od lat pragniemy, by właśnie finał Nagrody Literackiej Nigę odbywał się właśnie tutaj w BUW-ie, to pozwolą Państwo, że zaproszę z prawdziwą przyjemnością jego magnificencję rektora Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor Marcin Pałys oraz dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, pani Jolanta Talbierska. Dobry wieczór Państwu. Tradycyjnie witamy w tym miejscu, gdzie od lat odbywa się gala Nagród Nigę, czyli w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Dobry wieczór. To jest szczególny rok dla Biblioteki Uniwersyteckiej, która kończy 200 lat.